Dzień dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Przewodnika po Sekiro. W tym odcinku zajmiemy się pierwszą podstawową częścią Świątyni Senpo, poznamy Kotaro, zrobimy właśnie część questa pobocznego i pokonamy kolejnego minibossa. Ale zanim tam przejdziemy, wróciłem do opuszczonego lochu. Powrotem do miejsca, w którym spotkaliśmy po raz pierwszy do Juna. Sprogresujemy sobie tego questa jeszcze do jednego konkretnego etapu i potem będziemy go kończyć dopiero później, gdy dojdziemy do wioski Mibu. Po prawej stronie teraz możemy podsłuchać jedną rozmowę. How is this, Master Josaku? If we were to use a strong, well-trained samurai like him... Yes, it should work. Begin preparations. Yes, sir. Preparing the rejuvenating water. For the glory of Ashina, we begin, my apprentice. Yes, Master Josaku. No i teraz wystarczy tylko wyjść z gry, albo wrócić do posążka. Wyjście z gry jest zdecydowanie troszeczkę szybsze. Po wejściu ponownie do gry, to Jun stoi przed lożkiem. Chcesz z nim pogadać? It's not human. Not anymore. Ah, oh, my dear Shinobi. What's wrong? It's nothing. For you. From the master. I otrzymaliśmy kolejny list. Zaplamiony list chirurga. Postrzępiona, zakrwiona notatka napisana przez Dosaku, chirurga z opuszczonego lochu. Na dnie stawu we wsi Mibu znajdziesz karpia Sakury. Poznasz go po czerwonych oczach, które ponoć nigdy nie gniją. Potrzebuje ich, Dosaku. We request your assistance once again. The details are in the document. If it could be obtained, we believe it could further improve our treatment. Moglibyśmy leczyć jeszcze lepiej. Nie do końca tak to działa. Jak już możecie zauważyć, ten quest nie jest zbyt dobrym questem. I pod względem moralnym, i pod względem szczerości. Jest to bardzo lukratywny quest poprzez właśnie zdobycie kilku niezłych upgrade'ów, które zdecydowanie ciężej jest farmić, ale no... Pokażę wam tego questa, bo uważam, że warto po części, jeśli chodzi o samą platynę. Teraz z tego questa dalej nie sprogresuję, musimy wejść do wioski Mibu, a ona znajduje się w głębinach Ashiny. Ale teraz już mamy sprogresowanego tego questa właśnie na tyle, że możemy teraz spokojnie iść do świątyni Senpo i lecieć dalej. I tutaj również zaraz spotkamy Kotaro. I tam będzie też kilka opcji związanych z tym questem. Na samym początku zejdziemy na lewo. Tutaj zaraz za budynkiem zgarniamy cukierek Gachina. I mamy ponownie dwie ścieżki. Możemy iść na lewo, progresować dalej, wejść bezpośrednio do samej świątyni. Albo możemy pójść na prawo. Tu mamy jednego mnicha właśnie. Na dole znajduje się jeszcze jeden szczur. I jest jeszcze jeden latawiec. To też jest bardzo ciekawa mechanika, o której wam za chwilę opowiem. Przejdźmy na prawo. Od razu sobie przeskoczmy tutaj koło tej ściany i zgarnijmy złom żelazny. No i to właśnie, moi drodzy, jest Kotaro. Ten oto jegomość. They left me here. Where did everyone go? Why did you leave Kotaro behind? Now what do I do? Why are you crying? Everyone's gone. I'm all alone. Who's everyone? Everyone? Huh? Who? The spinning, spinning red and white flowers. Only one. Pure white flower. The pure white flower I cannot find. What? My head hurts. Sorry. I have no idea what I'm saying. I've got to find the pure white flower. Nie możemy nic zrobić, bo nie mamy żadnego kwiatka. I tu również w tym odcinku znajdziemy dwa kwiatki. Jak już znajdziemy, wrócimy do Kotaro, to opowiem wam dokładnie, jak wygląda wybór pomiędzy tymi kwiatkami i jakie również będzie zakończenie questline'u samego Kotaro. Dobra, schodzimy na dół, idziemy dalej. I teraz tutaj właśnie spotkamy nowego przeciwnika. Nowy rodzaj przeciwnika, jest to mnich. Ten akurat mnich nie używa żadnej broni. Będzie atakował nas dłońmi. I tego przeciwnika dosyć szybko możemy właśnie zbić
nawet jeśli będzie walczył z nami normalnie. Bo nie ma czym się bronić. Możemy również zabijać ich po cichu zdecydowanie, ale mamy również jeden inny, mocniejszy rodzaj mnicha, którego również zaraz spotkamy. To jest właśnie miejsce, w którym można dosyć mocno, dosyć dobrze farmić te wszystkie seny oraz umiejętności. Tam wyżej ich jest mnóstwo. Jeśli zdobędziemy kolejne narzędzie Shinobi, to tym narzędziem możemy śmiało, praktycznie na jednego hitka ściągać całą armię tych mnichów. Teraz możemy zejść jeszcze niżej. Tu przed nami znajduje się jeden zabójca, czyli szczur. On tutaj stoi bez powodu i nie bez powodu również patrzy się na ten latawiec. I też nie bez powodu mamy tutaj trzy symbole ducha. Jeśli teraz użyjemy sobie tego mechanizmu, to zobaczcie, wypuszczamy latawiec dalej. I on nam daje możliwość przeskoczenia z tamtego górnego drzewa do jaskini po prawej stronie. Jeśli teraz to puścimy, to niestety latawiec do nas wraca. Potrzebujemy kolejnego ninjutsu. Potrzebujemy dokładnie ninjutsu lalkasz. To ninjutsu możemy zdobyć po pokonaniu głównego bossa tej lokacji i wtedy będziemy w stanie użyć tego ninjutsu na tym właśnie zabójcy, na tym szczurze i on nam przyciągnie latawiec. Tak to mniej więcej działa. Jest to ciekawa mechanika i zdecydowanie na początku sam nie wiedziałem, co z tym zrobić, żeby to działało. Zaraz za nami, pod mostem, możemy podnieść gierek Gachina oraz balon ducha Mibu. Wrócimy tutaj później, gdy zdobędziemy ninjutsu. Wracamy na górę. I teraz będziemy szli powoli w stronę samej świątyni. W tym miejscu, tak jak wspominałem wcześniej, jest mnóstwo mnichów i jeśli możecie pokonać jakiegoś mnicha jak najszybciej, to zdecydowanie warto pokonać mnicha, który posiada jakąś broń. Tak, zostawiamy sobie spokojnie, na razie przejdźmy obok nich. Idziemy właśnie do tej pagody i tutaj zobaczcie, znajduje się jeden mnich z włócznią, czy też z kostur, czy co to dokładnie jest. Tego jegomościa zawsze chcemy zabić jak najszybciej. Teraz możemy zająć się tymi jegomościami. Zobaczcie, tutaj leci senów i umiejętności. Tak jak mówię, w późniejszym etapie, gdy zdobędziemy kolejne narzędzie Shinobi, naprawdę będzie bardzo łatwo to wszystko wybijać. Teraz jeśli wejdziemy sobie na ten daszek, to mamy dwa patrole. Pierwszy patrol jest z prawej strony, tam mamy dwóch mnichów właśnie z kosturem i jeszcze dwóch chyba takich zwykłych. Po lewej stronie przychodzi do nas kolejny patrol. Tutaj mamy jednego mnicha z kosturem oraz dwóch mnichów bez broni. Od razu skaczemy, gdy będą do nas odwróceni plecami, zabijamy tego z kosturem, teraz możemy atakować zwykłych mnichów. Mają sporo obrażeń. Tych kopniaków biją całkiem mocno, mam jeszcze na sobie dzwonek demona. Ale możemy śmiało zbić im posturę, czy też nawet zabić ich normalnie atakując bez przerwy, nie zatrzymując się. Możemy się również odsunąć, powolutku kajtować, tak żeby nie walczyć z dwoma naraz. Jednego mniej, teraz drugi. Po prostu spamujemy. No i tyle. Kolejną armią, kolejnym patrolem zajmiemy się za chwilę. Na początku możemy przejść na lewo. A, jeszcze sorry. Na daszku jest jeden przedmiot. Zapomniałbym. No, halo. Jest to lekka sakiewka. Idziemy trzymając się lewej strony. Zgarniamy balon mienia Mibu. Wskakujemy jeszcze wyżej. Tutaj zgarniamy na worku granulkę i na samej górze po lewej stronie, za kamieniem, zgarniamy środek uspokajający. I możemy spojrzeć, więc jak to wygląda, mamy właśnie ten patrol, który zaraz się wróci, pójdzie na dół. Gdy wejdziemy sobie, pokonamy tych dwóch mnichów przy schodach. Przejdźmy teraz na lewo, wskoczmy tutaj na schodki. W tym miejscu mamy garść popiołu. No i śmiało już powinniśmy być wystarczająco daleko. Chcemy zabić tego. I drugiego. Teraz możemy podejść zakaś na plecy jednemu. Używamy potem ninjutsu krwawy dym i zabijamy drugiego z kosturem. Zabijam teraz tego po cichu. I możemy walczyć ze zwykłymi mnichami tak po prostu. No i pięknie. I mamy czysto.
Zdecydowanie w taki sposób jest najlepiej. O, jeszcze jeden został, sorry. Pięknie. Czyściutko. Na worku zgarniamy cukierek Ako. Możemy przejść jeszcze na lewo. Tutaj, jak widzicie, na górze znajduje się ten przedmiot. I warto go zebrać, bo jest to po prostu ciężka sakiewka. No i na dole jeszcze, po lewej stronie, zaraz pod drzewem, zgarniamy lekką sakiewkę, otrutkę w proszku i jeszcze jedną zaraz obok. Pięknie. Pierwsza podstawowa część załatwiona. Jeśli mielibyśmy właśnie jedno narzędzie Shinobi, to można po prostu zgarnąć agro ze wszystkich mnichów tutaj, użyć to narzędzie i mamy czysto, dosłownie, cała lokacja wyczyszczona i mnóstwo expa również wbijamy. No i teraz, moi drodzy, możemy wskakiwać na górę, tutaj zaraz przez tą dziurę. Przy schodkach, po lewej stronie skaczemy na belkę, skaczemy teraz jeszcze wyżej, pakujemy się do samej świątyni. Mamy też mnóstwo świerszczy, tylko te świerszcze akurat nie będą przede wszystkim do nas agresywnie nastawione. Ale warto wybić, bo potem będziecie mieli problem z wybijaniem innych mnichów. Teraz obok zgarniamy na worku cukierek Ako. Mam jeszcze kilka świerszczy. Poza tym też warto zabijać je, bo dostajemy 15 umiejętności i bardzo często symbole ducha. Okej, okay, możemy teraz zejść na dół i ta lokacja, tutaj uważajcie. Tu mamy jednego mnicha, który będzie patrolował teren. Tu mamy trzech innych mnichów i zaraz za tym ołtarzem znajduje się jeszcze jeden przeciwnik z tego klanu Taro. Taki ogr śmieszny. Żeby to jakoś w miarę sensownie zrobić, podchodzimy od razu po cichu na lewo. Zabijamy tego jego moście. I w tym momencie używamy cukierka Gachina. Będziemy niewidoczni. Możemy się zakraść na plecy właśnie przeciwnikowi z klanu Taro. Pięknie, od razu możemy zgarnąć obok na ciele wosk tłuszczowy. Teraz przejdziemy i zabijemy tych mnichów. Możemy jednego zabić tak o, po prostu, drugiego moglibyśmy ewentualnie zabić po użyciu ninjutsu, ale szkoda symboli ducha. I został ostatni. No i mamy czyściutkie pomieszczenie całe. Wybornie. Te kilka świerszczy. Tutaj przed nami znajduje się jeszcze jeden przeciwnik. On wygląda jak posąg i jest on chwilowo nieśmiertelny. Później do niego wrócimy, gdy zdobędziemy ostrze śmiertelności. On broni przede wszystkim nasiona tekwy. Zbieramy, od razu uciekamy. Jeśli zaczniemy z nim walczyć, możemy spróbować go zabić. On będzie pluł tymi świerszczami. Ale jeśli go zabijemy, to i tak zaraz się wskrzesi. Nie warto. Na razie zbierzmy po prostu nasioną tykwę i możemy odpuścić całkowicie walkę z nim. Po lewej stronie zgarniamy z worków cukierek Gokana oraz odłamek naczynia. I możemy śmiało wychodzić na zewnątrz. Od razu po prawej stronie, za budynkiem, zgarniamy balon ducha Mibu. I mamy kolejną babę, która patrzy się akurat w tamtą jaskinię, tam gdzie widać jeden przedmiot. Ah, fruits of the serpent, yes. There are two kinds. One is fresh, the other is dried. It's over there. The fresh one is over there. Over the cliff, through the hole. That's where you'll find it. Fresh? What are you talking about? Hmm? Something troubling you? Rice for me, that's the way. Rice, I say. If something troubles your mind, bless me with rice anytime. Nie możemy nic zrobić ponownie, bo nie mam ryżu. Have any rice? Rice from the divine child. Potrzebujemy ryżu od boskiego dziecka, aby otrzymać więcej informacji od tej baby. Ona wspominała właśnie o tamtej jaskini oraz o owocu węża. To się wszystko zacznie klarować troszeczkę później, gdy już będziemy mieli już w ogóle możliwość zdobycia samego ryżu. Na razie możemy to zostawić, pamiętajcie, że ta baba tutaj się znajduje i również, że z tego właśnie drzewa będziemy skakać na ten oto latawiec, jak zdobędziemy ninjutsu lalkarz.
Idziemy dalej. Ta lokacja jest cholernie ciężka. To jest po prostu dramat dla każdego nowego gracza, który nie wie, jak się tym dokładnie zająć. Tutaj na dole po lewej, na dole schodów, mamy właśnie Spear Adepta. Adepta włóczni, czy też jak ja ich nazywam, Darth Maul. To jedni z najbardziej broken przeciwników w całej grze Sekiro. Jedynym sensownym sposobem na pokonanie tych przeciwników jest po prostu wybijać ich po cichu. Chodzimy na plecy, używamy cukierka Gatchina albo staramy się znaleźć jakiś sposób na to, żeby zaskoczyć tych przeciwników. Nie warto z nimi walczyć normalnie, uwierzcie mi, jeśli będziecie z nimi walczyć normalnie, to wasze życie dosyć szybko się zakończy. Ja wam pokażę, jak wyczyścić tę lokację po cichu. Tutaj na górze będzie jeszcze jeden Darth Maul, na razie go nie widać, bo jesteśmy troszeczkę za daleko. Zaraz zobaczycie go. Jeśli tak po prostu wejdziemy na hura i będziemy chcieli zabić tego Darth Maula w plecy, to ten z góry do nas wleci i nas po prostu pokona. Od razu na samym początku warto sobie skoczyć tutaj na drzewko po lewej stronie. Już w tym momencie nie wiem, czy widzicie, ale na górze do schodów pojawia się kolejny Darth Maul. Teraz skakujemy sobie na drzewo z prawej strony. Mamy kilka symboli ducha. I jeszcze wyżej, w gnieździe zaraz obok, zgarniamy lekką sakiewkę. Schodzimy teraz na dół. Od razu pod tą gałęzią znajduje się jeden mnich, możemy skoczyć mu na głowę. Skakujemy tutaj na górę. Zajmiemy się teraz tym mnichem. No i zaraz obok z worka zgarniamy cukierek Ungo. I teraz, jak się tym Darth Maulem zająć? Odpalamy sobie cukierek Gatchina. Skakujemy linką na górę. I teraz, moi drodzy, uwaga. Od razu wchodzimy w skradanie się i przechodzimy na lewo. Jak najbliżej ścianki. Nie podchodźcie zbyt blisko tutaj tych schodów, bo was tam ten drugi Darth Maul zauważy, nawet jak macie cukierek Gatchina. Wchodzimy teraz na dół. Zabijamy tego jegomościa. Gdybym oczywiście trafił ciosem, zrobimy to samo. Cukierek Gatchina. Myk. Skakujemy na górę. Od razu wchodzimy w tryb składania się. Przechodzimy na lewo. Tylko teraz na spokojnie, Bubul, po prostu go traf. Myk. Od razu biegniemy, zabijamy łucznika. Zgarniamy ciężko sakiewkę. I teraz tego gościa z pochodnią. Pięknie. I zanim cokolwiek jeszcze zaczniemy robić, wejdźmy od razu tutaj na prawo. Tryb skradania się. Schowamy się za tym murkiem. Za tymi schodami. Czekamy, aż drugi Darth Maul zejdzie na sam dół. Sprawdzić, co się stało. Dlaczego jego kumpel w ogóle zginął. Oj. Cofajmy się jeszcze troszeczkę dalej. On zejdzie na dół. Zaraz zacznie wracać z powrotem na górę. I wtedy go zabijemy po cichu i mamy spokój. No i zobaczcie, jak fajnie. I tyle. Łatwo, łatwo. Teraz obok na górze, na schodach zgarniamy cukierek Gatchina. I teraz możemy zeskoczyć na dół, zabić tych dwóch jegomości. Ten pierwszy z lewej ma topór, dlatego będzie zdecydowanie lepszym wyborem, ale przygotujmy sobie teraz wmontowany toporek, żeby zniszczyć tarczę drugiego. No i pięknie. Teraz zgarniamy granulkę. Możemy się wrócić i tutaj jeszcze po prawej stronie zaraz za tą ścianką zgarniamy symbol ducha oraz odtrutkę w proszku. I to było chyba tyle. Dokładnie. Chodzimy na górę po schodach. Przeskakujemy teraz na lewo, na drzewko i progresujemy dalej level. Do tej części zaraz za tym mostem dostaniemy się dopiero od drugiej strony, gdy przejdziemy tamten most, na którym pokonamy kolejnego minibossa i to będzie również moment, w którym zakończymy ten odcinek. Zgarniamy symbole ducha, wchodzimy na górę i tutaj zaraz mamy posążek. Możemy odpocząć, jeśli chcecie zregenerować wszystkie tykwy. I przy okazji możemy kupić kilka umiejętności. Mam obecnie 4 punkty umiejętności i zdecydowanie będę chciał kupić sobie jeszcze oczy Shinobi. Teraz skupimy sobie Biegi Ślisk. To jest całkiem przydatne, jeśli chcecie faktycznie robić coś po cichu, ale chcecie również być dosyć szybcy.
robimy wślizg i wchodzimy w tryb skradania się. Genialne. No i musimy to kupić, żeby dodatkowo jeszcze kupić sobie oczy Shinobi. To jest też bardzo przydatna umiejętność, jest to umiejętność bierna. Ona po prostu wzmacnia wam kontrę Mikiri. Zadajecie dużo więcej obrażeń dla postury po użyciu kontry Mikiri. Naprawdę warto. Na razie tyle. I teraz możemy sobie jeszcze, zanim przejdziemy dalej, zanim zaczniemy dalej progresować level, możemy zejść na dół. Tutaj mamy takie małe deseczki. Idziemy przy ściance, zgarniamy jeszcze w tym miejscu odłamki naczynia. No i mamy kolejnego kupca. Panda cmentarna. I teraz w tym sklepie możemy kupić persymony. Tego wcześniej przedmiotu nie mieliśmy w ogóle. Czerwona dojrzała persymona w sam raz do jedzenia. Pozwala przez pewien czas odnawiać posturę. Nawet w trakcie ataku lub otrzymywania obrażeń. Persymony z Ashiny są wyjątkowo pożywne. Zapewne ze względu na drzewa rosnące w tak czystej wodzie. Persymony stają się krwią. Krew staje się ryżem. To może pomóc temu, komu brakuje krwi. Persymona będzie potrzebna nam do jednego questa głównego, ale możemy je również ją znaleźć, nie musimy kupować. No i przydaje się w sumie w walkach z naprawdę mocnymi przeciwnikami, gdy wam cały czas dosyć szybko zbijają posturę. Możecie korzystać. Kosztuje 30 za sztukę, aczkolwiek możemy kupić tylko dwie chwilowo. Mamy również pięciokolorowy ryż. Tykwa z pięciokolorowym ryżem. Shinobi używają go do oznaczania punktów orientacyjnych. Rozprowadza się go na ziemi, tworząc określone wzory. Mamy też wpis, że ryż ten nie jest jadalny. Nie możemy go zjeść, nie zregeneruje nam to żadnego zdrowia, niczego takiego. To po prostu działa jak pryzmat w Dark Soulsach, czy też moneta w Bloodborne na przykład. Rzucamy na ziemię, pojawi się taki mały kolorowy ryż i on daje nam po prostu światło. Możemy sobie znaczyć teren i tyle. No i poza tym możemy kupić jeszcze dwa złomy magnetytowe. Mamy jakieś wypchane sakiewki, ciężkie oraz lekkie. Jeśli chcecie kupić sobie w tym momencie, żeby nie tracić senów, to jest zdecydowanie to dobry moment. I na razie tyle. Where you find the departed? Tak, jak najbardziej. Dzięki Kublu. Możemy teraz śmiało wracać na górę i zaczniemy progresować level w tamtą stronę. Śmiało możecie sobie wskakiwać linką. Teraz ta nieszczęsna część, która zabiła mnie wiele razy na samym początku, gdy po raz pierwszy grałem w Sekiro. W tym miejscu, moi drodzy, na górze mamy cztery szczury. Czterech zabójców właśnie ze świątyni Sempo. Jeśli skoczymy teraz na górę, mamy dymy. Z każdej strony będą do nas zeskakiwać właśnie zabójcy, będą chcieli nas zabić. My możemy przejść z prawej strony tutaj jaskinią. Jeśli skoczymy sobie teraz na dół, to dochodzimy do właśnie drugiej części góry. Tu zgarniamy jeszcze balon duchami, bo i zobaczcie, przed nami znajduje się jeden zabójca. Tu na ścianie jest kolejny, po lewej stronie będzie jeszcze jeden i nad nami jest ostatni. Jeśli chcecie to zrobić po cichu i zdecydowanie najbezpieczniej, używamy teraz w tym momencie cukierki Gachina. Skradamy się i podchodzimy tutaj do wyjścia z jaskini. Czekamy, aż ten jeden zeskoczy. Zabijamy teraz dziada. Przeskakujemy na drugą stronę. Skradamy się, zabijamy drugiego dziada. Od razu po prawej stronie przy drzewku zgarniamy cukierek Gachina. Przeskakujemy teraz tam, na tą kolejną gałąź. Zabijamy trzeciego szczura. I wchodzimy na górę po desce. Zgarniamy symbol ducha i łapiemy tą gałąź. I skaczemy ostatniemu szczurowi, też ostatniemu zabójcy na głowę. I w ten sposób wyczyściliście tą lokację po cichu, bez żadnego problemu. Zdecydowanie polecam. No i pamiętajcie, że z tych szczurów możecie śmiało dropić również cukierki Gachina, dlatego jeśli chcecie, odpoczywamy przy posążku, mamy dzwon demona i czyścimy właśnie w taki sposób za każdym razem. Użyjecie jeden cukierek Gachina, ale zdarza się czasami, że z samym dzwonem demona możecie zdobyć 4 cukierki bez problemu. Albo możecie farmić te cukierki Gachina również przy bramie do zamku Ashiny. Pięknie, wyczyszczone. Idziemy dalej. I teraz, jeśli chcecie, możecie wskoczyć sobie tutaj na górę. Dochodzimy do minibossa i tym samym kończymy tą część całego levela. Albo możemy skoczyć na lewo. Tam, zobaczcie, po lewej stronie mamy jeden przedmiot. Jest to ukryta lokacja i tam również znajdziemy właśnie biały kwiat dla Kotaru. Żeby to zrobić, musimy skoczyć, złapać się tamtej gałęzi, a potem w locie przytrzymać klasycznie przycisk chwytania się, czyli X na padzie od Xboxa, bądź też kwadrat na padzie od PlayStation. Tylko tutaj musimy sprintować. Ustawcie się mniej więcej na tej desce, sprintujemy, skaczemy, od razu spamujemy
linkę i potem trzymamy kwadrat, bądź też X. Jak widzicie, niestety nie przeleciałem tak jak trzeba. Wrócimy się zaraz z powrotem na górę. Uleczmy się raz jeszcze. Znowu robimy to samo. Spamujemy. Możemy skierować się bardziej na prawo. I powinniśmy złapać się ściany. Nie jest to jakieś przyjemne do zrobienia, ale jest do zrobienia. Dlatego wystarczy chwilę poćwiczyć. Leczymy na dół, zgarniamy ciężką sakiewkę i przechodzimy dalej. Tutaj również musimy złapać się gałęzi i klasycznie, gdy już przelecimy dalej, trzymamy po prostu przycisk chwytania się i łapiemy się. Wchodzimy teraz na górę, skaczemy dwukrotnie i wchodzimy jeszcze wyżej. Tutaj nad nami zaraz pojawią się dwie jaszczurki. Możemy śmiało zabić, jeśli chcecie. Pięknie. No i teraz skakujemy po tych ścianach na samą górę. Ustawiamy się do ściany i naciskamy tylko skok. Nie ruszajcie analogiem. Na samej górze, zaraz po prawej stronie, zdobywamy biały wiatraczek. Mały wiatraczek z białego papieru, znaleziony pod urwiskiem góry Kongo. Być może zaniósł go tam wiatr. To po prostu jeden biały wiatraczek, tylko dziecko jest tutaj. I ten kwiatek, ten biały wiatraczek właśnie to jest kwiatek, którego szuka Kotaru. Możemy znaleźć kolejny, jeszcze jeden, inny troszeczkę, ale również możemy go przekazać samemu Kotaru. Kotaro. Sorry. Skakujemy na skałkę obok. Teraz będziemy wchodzić na górę. Mamy jeszcze dwie szczurki w drodze tutaj. Na górze znajduje się jeszcze jedna szczurka. I teraz, jeśli wejdziemy sobie na sam szczyt i otworzymy te drzwi, to jeśli pamiętacie, z Ashiny, zaraz obok Bezgłowego, chodziliśmy przez tą ścianę ukrytą. Jeśli teraz wejdziemy sobie jeszcze wyżej na górę, to mamy posążek i jest tutaj dzwon demona. Otworzyliśmy sobie właśnie nareszcie to przejście. Teraz również możemy zebrać tamte przedmioty. Jednym z nich jest kolejna nalewka, tym razem małpia. Alkohol zrobiony z rosy, która zebrała się w wydrążonym drzewie. Owoce ukryte przez małpy w wydrążeniach drzew czasem fermentują i przy odrobinie szczęścia stają się sake. Ośrodek ten znany jest głównie ze swojego przeraźliwie cierpkiego smaku, niektórym bardzo przypada do gustu. Tą nalewkę ponownie możemy dać albo Ishinowi, albo Emmie, albo rzeźbierzowi. Jest to trzecia nalewka, przedostatnia. Ostatnią znajdziemy dosyć późno w grze. To akurat przekażemy rzeźbierzowi, bo to będzie już przedostatnia i też dowiemy się co nieco o samym toporku. No i obok zgarniamy ciężką sakiewkę. I teraz możemy schodzić na dół. I teraz, żeby się wrócić, możecie albo po prostu przeteleportować się do poprzedniego posążka, albo tutaj, z lewej strony, na samym dole, tu gdzie przed chwilą wskakiwaliśmy po ściance, możemy zeskoczyć na dół. I w tym miejscu odbijamy się od ściany dwukrotnie i skaczemy na górę. I tutaj klasycznie już na spokojnie możemy linką wskoczyć na sam szczyt. I teraz jeśli byśmy spojrzeli na prawo, to jest właśnie to miejsce, gdzie bylibyśmy zaraz koło tych szczurów, asasynów. Tutaj skoczylibyśmy na samą górę. Po lewej stronie mamy jeszcze jeden kwiatek, nie zapomnijcie o nim. Jest mnóstwo właśnie tych wiatraczków biało-czerwonych, no i również możemy podnieść biało-czerwony wiatraczek. Czerwono-białe wiatraczki po prostu kręcą się w kółko. Wszyscy są tutaj. Mamy dwa wiatraczki, które możemy przekazać Kotaro. Teraz tak, moi drodzy, tutaj jeszcze nie wchodzimy, bo tam mamy zaraz walkę z minibossem. Ten miniboss jest to opancerzony wojownik. Jest to taki przeciwnik właściwie z Dark Soulsów. Nie możemy tak po prostu go zabić po zadaniu śmiertelnego ciosu, bo on będzie cały czas wstawał. Ma za twardą zbroję i my nie możemy się naszą kataną przebić przez tą zbroję. Jedynym sposobem na pokonanie tego przeciwnika jest zrzucenie go w przepaść.
Jak tu możecie zauważyć, tam już właśnie stoi opancerzony wojownik, mamy takie okna. Ten opancerzony wojownik może te okna zniszczyć i wtedy jeśli go zadamy mu śmiertelny cios przy tym oknie, to on spadnie na dół i wtedy mamy walkę wygraną. W tym przypadku również polecam zdecydowanie przede wszystkim deflektować, a nie atakować. Samym atakowaniem nie zbijemy mu zbyt szybko postury. Ewentualnie jeśli macie cukierki Ako, no to wam może pomóc w zbiciu jego postury. Albo możemy użyć również cukierka Gokana, wytankować większość obrażeń, deflektować każdy atak praktycznie i zbijać mu jak najszybciej posturę. I to jest zdecydowanie najlepsza rzecz, jaką możecie zrobić. Ten boss będzie przede wszystkim atakował was zwykłymi atakami przeciągniętymi, będą dosyć długie, dlatego nie deflektujcie od razu. Albo może zrobić jedno małe combo. Combo jest dosyć proste do uniknięcia, zaraz wam wszystko pokażę. Ma jeszcze jeden śmiertelny cios i jest to Mikiri, więc możecie je skontrować za pomocą kontry Mikiri. Wchodzimy na arenę, odpalamy cukierek Gokana, przygotujcie sobie leczenie i stajemy przy jakimś oknie. For the sake of my son, zaraz zobaczycie dlaczego. Cały czas staramy się deflektować wszystko jak leci. Możecie go również uderzać za jakiś czas. Cały czas starajcie się go deflektować i zadawać mu ewentualnie obrażenia. Tylko jeśli już będziecie widzieć, że kończy mu się postura, podejdźcie do okna i piszecie. Jest combo. Jest raz, od razu dwa i trzy. Czekamy i mocny atak. I w tym momencie możecie go uderzyć kilka razy. Jeśli już mam bardzo mało postury, wycofajmy się, podejdźmy jak najbliżej do okna. Ustawmy się tutaj. Niestety troszeczkę za szybko. Wycofajmy się, uleczmy się ponownie, ustawmy się do okna znowu. I teraz stoimy w taki sposób, żeby stać naprzeciwko okna i zrzucamy go na dół. Otrzymamy mnóstwo umiejętności, on spadł na dół, ekran się zatrząsł. Tym samym otrzymam również kolejny kolejnik modlitewny oraz nową umiejętność bierną, tchnienie natury cień. Umiejętność bierna, która przywraca posturę po zadaniu śmiertelnego ciosu. Shinobi musi być przygotowany do walk ze znacznie liczniejszym przeciwnikiem. Po zabiciu wroga trzeba odetchnąć, pozbywając się w ten sposób żalu i wzmacniając swój rdzeń. To pozwala odzyskać posturę. Toczenie walk z silniejszymi wrogami dodatkowo pogłębia te chwile wytchnienia. Jest to skomplikowana walka, jak widzicie, bo nie możemy skupiać się na tym, że musimy pokonać przeciwnika, tylko żeby go dobrze ustawić. To jest najważniejsze w tej walce. Przy dowolnym oknie, dosłownie. I nawet jeśli okno jest zamknięte i możecie zadać mu śmiertelny cios i będziecie ustawieni właśnie w taki sposób, to on i tak zniszczy to okno i spadnie na dół. Albo po prostu przy okazji, jak będziecie właśnie deflektować, śmiało wam rozwali te okna. No i przy tym kombosie troszeczkę się zdenerwuje, uderzy was raz, potem drugi i trzeci szybko i na samym końcu czwarty mocny cios, po którym możecie jeszcze zaatakować go kilka razy. Mam nadzieję, że proste. I dlaczego on wspominał w ogóle w locie Robert? Po japońsku to znacznie lepiej brzmi o tym co Roberto, niczym Carlos dosłownie. Jeśli spojrzymy sobie na petardy Shinobi, no to jest to narzędzie protezy z petardami Roberta. Niestety nie mamy konkretnego całego opisu, nie jestem w stanie chyba nawet tego znaleźć już w tym momencie. Ale tam było napisane na tej petardzie, że Robert przybył ze swoim ojcem z zachodu, tutaj właśnie na wschód, w poszukiwaniu leku. No i to był ojciec niestety Roberta. Teraz możemy przejść dalej. Zgarniamy tutaj na worku plus złom magnetytowy i dochodzimy do kolejnego posążka oraz do kolejnej części samej świątyni Senpo, którą zajmiemy się dopiero w przyszłym odcinku. Teraz możemy wrócić do pierwszego ogniska w świątyni Senpo, czyli do świątyni Senpo na górze Kongo. No i teraz, mając te dwa kwiatki, możemy pogadać z Kotaro. Możemy teraz dać mu albo czerwono-biały wiatraczek, albo biały wiatraczek. Teraz jeśli chodzi o ten wybór, jeśli dam mu biały wiatraczek, to robimy tak zwany good ending tego questa. Co jest to trochę dziwne, bo w przypadku czerwono-białego wiatraczku również mamy taki po części good ending. Jeśli dam mu biały wiatraczek, no to otrzymamy od niego na sam koniec jego questa Persymonę,
specyficzną, tak jak było to w przypadku Gizaemona, czyli tam byśmy dostali po prostu posążek Gizo, ale również mamy jakiś tam właśnie specyficzny dialog i za pomocą jednego narzędzia Shinobi możemy go odesłać do spokojnego miejsca jego duszy, tam gdzie będzie mógł żyć po swojemu i będzie miał własnych przyjaciół. Jest to bardzo dobre zakończenie questa właściwie. Możemy również mu dać czerwono-biały wiatraczek i jeśli to przekażemy, możemy go wysłać do dwóch miejsc. Albo do Anayamy, albo do właśnie opuszczonego lochu, tam gdzie znajduje się Dojun. Do opuszczonego lochu już wysłać go nie możemy, bo tam wysłaliśmy Jinzaemona. Możemy go wysłać do Anayamy i to również, moim zdaniem osobiście, jest dobre zakończenie questa. Bo on tam się zaprzyjaźni z Anayamą, mimo że Anayama będzie go traktował na początku w taki głupi sposób, wiecie, jak popychadło. Ale potem, gdy wrócimy do zamku Ashin, to zobaczycie, że to podejście Anayamy się zupełnie zmieniło. Jeśli chcecie uzyskać jak najwięcej lutu, czy jak najlepsze nagrody, no to warto go wysłać do Anayamy. I również ułatwi wam to zdobycie platyny, bo więcej rzeczy będziecie mogli kupować w niższej cenie i będziecie mieli troszeczkę więcej przedmiotów w sklepach. Ja wam pokażę, co się stanie, gdy dodamy czerwono-biały wiatraczek. Jeśli chcecie całkowicie stricte dobre zakończenie, nie interesuje was lut, nie interesuje was platyna, to możecie śmiało dać mu biały wiatraczek. Is this what you're looking for? That's a red and white flower. I'm looking for a pure white flower. I see. But you're trying to help. Thank you. You're a good man. A pure white flower. Yes. It flew away. Yes, that's right. The pure white flower flew away. No i możemy znowu dać mu biały wiatraczek jeszcze teraz, albo zasugerować cel podróży. I możemy powiedzieć mu o handlarzu Anayamie. There's a peddler named Anayama near Ashina Castle looking for help. You should give him a hand. I mean, if everyone comes back, I won't be here. But I am pretty lonely. All right, I'll do it. I'll go and see. You should. You really are a good man. No, i teraz możemy skoczyć do Anayamy. I zobaczcie, że Kotaru już siedzi zaraz obok Anayamy. Możemy pokazać sobie jeszcze sam Kotaru. Oh, Kotaru. Shinobi. Anayama is a good man. He called me here to mourn those who died in battle. We take off the armor, cleanse the body and make proper graves. Times as they are, decent burials don't happen as much as they should. Podoba mu się w towarzystwie Anayamy, że to jest dobry człowiek, że chowa rannych, mimo że przy okazji w tym momencie również grabi te zwłoki, ale jednak chowają zmarłych. Good sir, you have one hell of an eye on you. You found me a fine specimen. Not only is he strong, but he doesn't mind looting corpses neither. Thanks to you, I've got piles of weapons and I'm loaded with cash. Not to mention some new items in stock. Here. Have a look. Teraz nie mamy żadnego dodatkowego questa, ale w późniejszej fazie, gdy sprogresujemy główny wątek, to też odblokuje nam się nowe rzeczy. No i teraz możemy już kupować nieskończoną ilość cukierków Ako. Możemy również kupić kilka wypchanych sakiewek, możemy kupić 4 sztuki złomu magnetytowego, żółty proch oraz wosk tłuszczowy. To wszystko jest potrzebne do upgrade'ów właśnie naszych narzędzi Shinobi. Thanks to you, sales are soaring higher than a dragon. Maybe one day soon I'll be the top merchant in all of Ashina. If you're ever in a pinch, I'll hire you in a flash. No. Oh, you're a hard fish to land, huh? Playing hard to get, I like it. In any case, come again soon. No i wrócimy tutaj później, gdy dojdziemy do konkretnego momentu w grze. Teraz możemy wrócić do zaniedbanej świątyni i przekażemy jeszcze nalewkę małpią dla rzeźbiarza. Oh, you're the divine. You saved him. That has nothing to do with me. It does. You have my thanks. The shadow in your eyes. It's become a shade lighter. What? No matter. So, you need something? To był jeszcze dialog z uratowaniem samego boskiego potomka.
To jest związane z tym, że przeszliśmy właśnie z tej całej sieni tutaj na dół. To jest właśnie z tym związane. No i mamy właśnie napój, możemy poczęstować małpią nalewką. I brought something for you. Monkey booze, is it? Ah, it burns the throat, same as ever. This really brings back memories. Did you drink this often? I trained in the techniques of the shinobi, in the valley where the monkeys dwelled. By yourself? No, there were two of us. We were rogue shinobi. There was no proper master for the likes of us. That's why we went to the valley. To run, to jump, to clash swords. Where one slip would mean your doom. That was how we trained. We came to move exactly as monkeys did after a time. I drink this monkey booze whenever I tired of training. And I'd listen to the howl of my partner's whistling finger while I drank. Howl? It was from his unique ring. Whistling through that ring would fill the valley with a somber melody. Strangely enough, I enjoyed that sound. I listened to it so often. No i mamy właśnie lot dotyczący samego rzeźbiarza oraz tej jego towarzyszki. To była ona na 100%? To było potwierdzone przez From Software. Jest tam problem z tłumaczeniem, bo w japońskim mamy troszeczkę inny ten oznajmik samej płci. I ona używała gwiżdżącego palca, a ten oto jegomość używał właśnie wmontowanego topora. To jest dokładnie dowód na to, że to ten topór należał do rzeźbiarza, a gwizdek należał do jego towarzyszki. No i dobra, i teraz na sam koniec odcinka jeszcze możemy skoczyć do Emmy i ulepszyć sobie tykwę. No i w ten sposób, moi drodzy, mamy 7 staków tykwy. Ale moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Piszcie w komentarzach, co myślicie, piszcie jakieś sugestie. A ja żegnam się z wami. Na razie, trzymajcie się. Cześć.